Posłuchajcie, mam taką magiczną wcierkę, która jest niesamowita, ale serio wam mówię. Wcierka dla konia, dosłownie, to jest wcierka dla konia. To jest taka wcierka dla koni i ona ogólnie, ją się stosuje koni, kiedy na zimę na przykład, chyba, jak chcą więcej tego mieć, gdy się wciera, przed zimą. I one, i serio, teraz po pół roku mam już takie włosy. Jest tego w pizdu, bo teraz muszę układać włosy tak, żeby mi to nie odstawały. Nie robiły takich... Ja muszę zrobić wykrzyknik wcierka, bo ja nie pamiętam, jak się wcierka nazywa. Ale zrobię wykrzyknik wcierka, będziemy mogli sobie wpisać wykrzyknik wcierka. Albo wykrzyknik koń. Bo to są nowe włosy tutaj. Mówiłam wam, że wcierka dla konia działa. I tu mam dosłownie nowe włosy. One są takie króciutkie. Wyrosły mi nowe włosy. Miałam bujną teraz grzywę. Dosłownie, wcierka, naprawdę, wy mnie w ogóle nie słuchacie, ale ta wcierka dla konia naprawdę działa i możesz sobie ułożyć linię włosów tak jak chcesz. To nie jest wcierka z nasienia konia z jebie, tylko to jest wcierka dla koni i nie jest z nasienia konia. Nie jestem koniarą, ale miałam konia przez 3 lata, 4, właśnie się mi się storka wyświetliła. Znaczy memories na snapie z koniem. Miałam tego konia 4 lata na podwórku. No i ogólnie posumaniaczki też to używają. Zajebiste to jest. To jest o tyle mocne, że to trzeba nakładać w rękawiczkach i pilnować, żeby nie spływało po czole. Bo później mam tak włosy wyrosną. Naprawdę. Ale ja miałam takie lekkie zakola, no i z tym sobie poradziłam. No nie masz teraz zakoli, wujek Jurek, ale co w momencie, kiedy nie będziesz pielęgnował swojej skóry głowy i nagle na starość będą zakola. Ale to, że używały jakoś kosmetyków tragicznych, ja nie używam żadnych niesamowitych mega chemicznych kosmetyków, są naturalne kosmetyki. Przecież kosmetyki typowo dla koni i to jest potem taka wcierka, ona jest full naturalna. I nic się nie dzieje, kiedy używa się odpowiedniego kosmetyku w odpowiedni sposób. Nie wiem, czekajcie, napiszę do mamy, jaka to jest tak ładnie wcierka. No, ale to faktycznie, ta wcierka śmierdzi taką wędzonką. Ona śmierdzi taką wędzonką, no ale to przecież umyjesz włosy już nie pali. 2-3 razy po tym i zajebiście jest. Ale później jakie są rezultaty? Ziom! Ej, co jakby wziąć to z konia na łysinę? No tak! No bo to przecież ludzie smarują dokładnie na zakola. Bo to jakby, nie wiem, czy pobudza te cebulki, czy tworzy też nowe. Chyba tworzy nowe. Bo to ogólnie się wciera koniom. Na przykład w okresie takim przedzimowym, kiedy będą musiały mieć więcej tego. No i mówię, że to jest 2000 razy bardziej bezpieczne niż większość kosmetyków dla ludzi. Czekaj, bo mama coś mi pisze. A, wciera się to koniom przed zawodami. A, już mnie słyszy. Mama mnie podsłuchuje. Albo dremordę po prostu. Nie wysłała mi tego jeszcze mamy. Żeby miały śliczną sierść. O. Ale no to jest ogólnie, mówię wam, że się nakłada to w rękawiczkach. Bo jak nie nałożycie tego w rękawiczkach, to normalnie wam włosy wyrosną na rękach. I to jest... No kurde! No mówię wam! Dosłownie wam wyrosną włosy na rękach. Przecież ja przez pewien czas, kiedy to pierwszy raz używałam, to mi tak tu spłynęła taka kropelka, ja sobie miałam wyrąbane i przez większy czas sobie tej rosły włosy musiałam je wyrywać. I niedawno też tak tutaj zrobiłam, nad brwią, ale to patrzę, że nad brwią, to tak nie widać. 240 zł! Ale to jest litr! To jest litr tego! A tego się nie używa tak dużo. Nie na Allegro to możesz kupić. Czekaj, zaraz ci pokażę. No to jest takie coś. No i tego jest prawie litr. A, normalnie masz, o. Ale fajne to jest. Serio, to jest fajne. Tak, to jest dla koni. No tłumaczę wam, że to jest dla koni. No nie zdechniecie po tym. No ja to używam. I to się chyba używa co 4 tygodnie. Nie, co 2 tygodnie. I na 40 minut wystarczy to. Zobaczymy za parę lat rak skóry. No nie troluję teraz, no sama tego używam i tym bardziej to jest używane dla koni. No to jest jeszcze mniej, nie wiem, o wiele bezpieczniejszy kosmetyk niż dla ludzi. A używał to już dodatkowo koń, który był strasznie chorobliwy praktycznie na wszystko. Miał uczulenie na wszystko i nic mu się nie działo, no. Ogólnie skład kosmetyków dla zwierząt jest o wiele lepszy niż dla ludzi. Nie jestem koniarą! Nie jestem koniarą! Konno jeździłam 3 miesiące, bo później mi mama zabroniła. Nie jestem koniarą.
A czemu? No bo ogólnie był taki koń, co chodził za drugim koniem. No ja miałam jazdę z taką laską, właśnie najechała na tym, ja jeździłam na tym, co on chodził za drugim koniem. I ja w pewnym momencie musiałam iść w inną stronę, i wiesz, za pierwszym, drugim, trzecim razem było ok, a on za którymś tam razem się zerwał w galop, ja po prostu z nim poleciałam, nie? I moja mama się wystraszyła, powiedziała, że nie jeżdżę konno i koniec.